Ta informacja, że Jeżelisy, czyli gmina Bochnia konkretnie, została uznana za stronę w postępowaniu, nie jest dobrą informacją z punktu widzenia tej inwestycji, ponieważ w jakim sensie? W takim sensie, że Jeżelisy, abstrahując, ma inną koncepcję na łącznik, tak? I wielokrotnie to podkreślał. Ja nie mówię, że ona jest dobra czy zła. W związku z tym należy założyć taką sytuację i dlatego ten ma inną koncepcję, czyli uważa, że ten łącznik, który byłby robiony przez gminę Bochnia w tamtym terenie, byłby lepszym rozwiązaniem i on nawiązuje do tego. Ja nie wchodzę teraz w polemikę, który łącznik jest lepszy i chociażby z tego powodu, ja nie zakładam ani krzyczy jego złośliwości w tym zakresie, będzie na pewno, jako strona postępowania, będzie próbował tą inwestycję, będzie się odwoływać do poszczególnych wszystkich decyzji, a w związku z tym należy założyć, że ta procedura, zresztą zawalczył o prawa strony, było kluczowym dla niego postępowaniem w zakresie prawnym, prawa administracyjnego, gdy jest stroną, jest w ogóle uczestnikiem tego postępowania, ma prawo się odwoływać do tych decyzji. W związku z tym, bez względu na to, co teraz zrobi regionalny dyrektor środowiska, do spraw ochrony środowiska, to potem nastąpi, myślę, zaskarżenie tej decyzji, a więc on nie uzyska ona waloru prawomocności. Myślę, że wie o tym, że może ją wstrzymać bez problemu, wstrzymanie, nawet gdy ona będzie ostateczna, to wstrzymanie jej wykonania, a ponieważ jest to tak duża inwestycja, należy założyć, że Naczelny Wojewódzki Sąd Administracyjny może jak najbardziej wstrzymać wykonanie tej decyzji, bo potem pewne zmiany mogą być nieodwracalne, będą to sytuacje, będzie argument za tym, żeby ją wstrzymać, to będzie oznaczało, że to postępowanie może się bardzo, bardzo długo toczyć. To jest pierwsze zagrożenie dla tej inwestycji. Drugie zagrożenie jest takie, Szanowni Państwo, że otóż wyobraźmy sobie sytuację, należy sobie wszystkie sytuacje wyobrazić, że burmistrzem miasta Bochni zostaje Stanisław Bukowiec. Jest on, podobnie jak Jeżelisy, zwolennikiem tamtej koncepcji rozwiązania tej sytuacji. A więc powiat traci w tej sytuacji kolejnego partnera, bo może się okazać, że wcale nie musi być w tym zakresie zachowanej ciągłości. Jeżeli coś się w powiecie wydarzy po następnym wyborach, tego nie wiemy po prostu. Natomiast w tamtej sytuacji jesteśmy pewni, że ta inwestycja może być oddalana. Dlatego prosiłbym, aby z naszej strony, ze strony powiatu, mam prośbę z rządu powiatu do pana starosty, żeby naprawdę z naszej strony była bardzo dobra taka opieka prawna nad tą inwestycją, żeby naprawdę szczegółowo śledzić każdy element procesu decyzyjnego i być na każdym jego etapie, żeby niczego się nie przespać, żeby jeszcze na etapie jakichś tam wątpliwości czy innych z naszej strony stawiać argumenty, bo potem naprawdę to może utknąć po pierwsze najpierw w SKO, potem w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, a potem jeszcze w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Szanowni Państwo, to są 3 lata wyjęte z tej inwestycji. Dlatego tu jest kwestia taka. Wójt uważa, że jest inna koncepcja w tym zakresie, ma ku temu argumenty, bo to też nie należy lekceważyć jego argumentów zupełnie. I myślę, że tutaj ta sytuacja nie jest taka prosta. Zważywszy, Szanowni Państwo, że ta inwestycja rozpisana jest na 4 lata. 2015, 16, 17, 18, tak? Czyli zakładamy, że finał tej inwestycji to będzie 2018 rok. Pozwolenie, mnóstwo rzeczy. Naprawdę nie jest to prosta sprawa. Ja w wariancie pesymistycznym zakładam sytuację zmiany koncepcji tego łącznika. Gdyby się układ władzy po prostu zmienił, to koncepcja łącznika też może się zmienić. Podsumowuję. Uważam, że jakikolwiek z tych łączników, czy to będzie łącznik ten, czy druga wersja tego łącznika, którą absolutnie nie uważam za całkowicie negatywną w stosunku do tej, bo to nie jest tak, że ten łącznik, który prezentuje wójt gminy Bochnia Jeżelisy, jest w ogóle jakiś absurdalny. No nie jest absurdalny, on po prostu pokazuje jakby inne elementy całej sytuacji. Ja uważam, że ten, który jest lepszy. I dlatego głosowałem i będę głosował za tym rozwiązaniem łącznikowym. Natomiast nie uważam, żeby tamten łącznik był zupełnie absurdalny i odbiegał w ogóle od całej koncepcji tutaj, więc jakby sensowności w tym zakresie. Dlatego też uważam, że i proszę tylko w tym kontekście o to, żeby zarząd powiatu ze strony panem starostą naprawdę dołożyli wszelkim starań takiej opieki prawnej nad tym projektem, bo naprawdę nie będzie łatwa sprawa. Naprawdę nie będzie łatwa sprawa. A decyzja środowiskowa już pokazała. Teraz są te grzybki, potem są te pajączki, potem są te mróweczki. Pajączką przykryjemy.
A to nie wiem, co dyrektor ochrony środowiska będzie chciał z pojączkami zrobić, to już jakby decyzja dyrektora, nie? Ja to nie wnikam po prostu, także tak to jest kwestia tam po prostu, ja po prostu na pająkach się nie znam. Natomiast jeżeli chodzi o mrówki i inne rzeczy, to trzeba uważać, żeby tam tego dopilnować na instancji. Dziękuję bardzo. Pan radny tutaj jednej rzeczy pominął jedną rzecz, że jeszcze wybory na wójta gminy są też również. Także proszę nie zapomnieć o tym. Szanowni Państwo, trzeba wziąć jedno pod uwagę. Jakie są argumenty wójta występującego w imieniu gminy Bochnia na tą wersję, którą lobbuje? No, szanowni Państwo, ja je przestudiowałem i tam nie ma żadnych konkretnych argumentów zasadnych. Raczej te rzeczy, które pan wójt porusza, świadczą o totalnej niewiedzy w zakresie infrastruktury drogowej i w zakresie po prostu budownictwa oraz tego, jak ma ten łącznik wyglądać. Bo jego argument główny to jest to, że tam nie będzie możliwości, że nie ma możliwości zapewnienia tam dojazdów do tych terenów jego strefy. Szanowni Państwo, jeżeli tam łącznik powstanie, to tam nie będzie żadnej możliwości dojazdu, bo od skrzyżowania z Krzeczowską łącznik musi iść w nasypie nad torami w wysokości 13 metrów, więc nie będzie możliwości zjazdu z tego łącznika. Chyba windą by musiały te auta zjeżdżać na dół do jego strefy i do tych dojazdów do pól. To rozwiązanie właśnie mu gwarantuje to, że docelowo może być wybudowana droga od ronda na Krzeczowskiej komunikująca, i takie plany kiedyś były, tylko później nie wiem, doszło do konfliktów pomiędzy byłym burmistrzem a wójtem i wiem, że to w planach nie do końca zostało zapisane miejskich. Uważam, że wzdłuż torów powinna iść droga od ronda właśnie do jego terenów, która by zarówno aktywizowała całe strefy na prawo od Krzeczowskiej do torów, jak i jego tereny przemysłowe. I to jest najlepsze rozwiązanie, które ta budowa łącznika daje taką możliwość. I to jest bardzo ważna rzecz, o której po prostu się głośno nie mówi, a trzeba o tym mówić, bo po prostu to jest najlepsze rozwiązanie. No chyba, że nie wiem, chyba, że jakieś inne tu są ukryte interesy, które tutaj nawet nie chcemy o tym myśleć. No właśnie. Proszę Państwa, jeżeli można, bo chyba wszystkie argumenty za podjęciem tej uchwały są jasne i oczywiste. Ja chcę tylko przypomnieć jedną ostatnią rzecz przed zamknięciem dyskusji, zakładam, w tym zakresie. Zwróćcie Państwo uwagę na to, ile czasu my potrzebowaliśmy jako Trójporozumienie województwo, powiat, miasto na to, żeby uzyskać zgodę od Generalnej Dyrekcji na włączenie się i od PKP na przejście wiaduktem nad PKP. Ile czasu trwały te uzgodnienia? Co to oznacza? Jakikolwiek dzisiaj poza już wynegocjowanym i uzgodnionym projektem, jakakolwiek inna alternatywa, bo mówimy lepsza, gorsza, nie rozważajmy, na razie ta jest być może odrobinę lepsza. Nie ma alternatywy. Proszę Państwa, żaden zarządca drogi krajowej nie zgodzi się na to, i to trzeba sobie otwarcie powiedzieć, jeżeli mamy zjazd ulicą Brzeską i mamy wjazd w drogę krajową numer 4 i wyobrażacie sobie wariant gminy Bochnia, wariant Jerzego Lysego, 100-150 metrów dalej, za takim poważnym skrzyżowaniem, 100-150 metrów dalej na drodze krajowej jest nagle kolejne skrzyżowanie, kolejne światła, kolejny zjazd z łącznika autostradowego w drogę krajową. Nierealne. Proszę Państwa, nie będzie takiego rozwiązania. Albo to, albo nic. Nie ma alternatywy. I druga sprawa, jak nic, to oznacza, że 95 baniek poszło w kosz i my tego w życiu nie wybudujemy. Inni wykorzystają z przyjemnością, a my tego w życiu nie wybudujemy, bo żaden samorząd powiatowy, wojewódzki i miejski nie zaangażuje się w to, żeby taki projekt finansować ze środków własnych. Jeżeli dzisiaj za 1 400 000 mamy zadanie 95 milionów warte, to załóżmy, utrzymując proporcje, że 25% powiat wkłada, to wyobraźmy sobie taką sytuację, że my mówimy na łącznik autostradowy w ciągu, nie wiem, ilu, 40 lat? Wykładamy pieniądze, bo przecież nie będzie nas stać na więcej niż 2-3 miliony w ciągu roku. To w ciągu 10 lat realizujemy, zażynając się de facto z innymi inwestycjami na drogach powiatowych, wszelkiego rodzaju osuwiska, schetynówki i tak dalej, zażynamy się, proszę Państwa, nie ma niczego innego. Po prostu albo to, albo nic. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa małopolskiego na realizację zadania połączenie drogowe węzła autostradowego A4 Bochnia z drogą krajową numer 94. Proszę o podniesienie ręki do góry. 18 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę.